Czarne dziury rozrywające ogromne gwiazdy, pulsary obracające się z nieprawdopodobną prędkością i emitujące potężne strumienie energii, barwne mgławice z fajerwerkami nowonarodzonych gwiazd, galaktyki w każdym możliwym kolorze i rozmiarze. Wszystko to znajduje się w naszym wszechświecie, ale nie jest on nieskończony. Ma swoją granicę, dosłowny mur, za nim znajduje się absolutna nicość. I właśnie teraz wybierzemy się na wyprawę do tego muru. Ale zacznijmy od początku. Wszechświat jest jak monstrualna matrioszka. Otwieramy ją i w środku widzimy mniejszą. To Droga Mleczna. Wewnątrz niej znajduje się jeszcze mniejsza lalka, Układ Słoneczny. Z kolei najmniejszą z nich wszystkich jest Ziemia. Każda z tych lalek ma swoje granice, które właśnie zamierzamy przekroczyć. Aby to zrobić, będziemy potrzebowali statku kosmicznego i to konkretnego. Musi lecieć setki razy szybciej niż prędkość światła. Wsiadasz na pokład i uruchamiasz silniki. 100 km nad poziomem morza to nasza pierwsza granica. 10-krotnie wyżej niż pułap samolotów komercyjnych. Punkt ten nazywa się linią Kármána. Oddziela ona atmosferę Ziemi od przestrzeni kosmicznej. Lecimy dalej i docieramy do granicy Układu Słonecznego. Włączamy hipernapęd i mijamy kolejno Marsa, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Przebyliśmy dystans 100 jednostek astronomicznych. 1 AU to średnia odległość od Ziemi do Słońca, a oto i granica Układu Słonecznego – heliosfera. W tym miejscu prędkość wiatru słonecznego gwałtownie spada. Najpierw obniża się z prędkości 1 000 000 km/h do prędkości dźwięku. Potem mamy warstwę zwaną heliopauzą. W tym miejscu wiatr prawie zanika. Wtedy naszym statkiem wstrząsają gwałtowne turbulencje. Tutaj odczuwamy siłę wiatru międzygwiezdnego, który zderza się z granicą naszego Układu Słonecznego. Gdy ją miniemy, wkraczamy w ciemność przestrzeni międzygwiezdnej. Znajdziemy w niej dwa obiekty stworzone przez człowieka, które jako pierwsze w historii odbyły taką podróż. Voyager 1 oraz Voyager 2. Voyager 1 przekroczył tę granicę w 2004, Voyager 2 natomiast w 2007. Sondy odkryły, że heliosfera nie jest idealną kulą otaczającą Słońce. Jej południowa granica jest 10 AU bliżej gwiazdy niż jej północna granica. Lecimy dalej przez przestrzeń międzygwiezdną i wkrótce docieramy do ściany otaczającej Układ Słoneczny. 200 000 AU dalej i oto jest! Ta ściana skalnych odłamków to obłok Oorta. Tak naprawdę jest zbiorem asteroidów, który otacza nasz świat. Naukowcy spekulują, że może on być źródłem komet i meteorytów, które spadają na Ziemię, ale są tak rzadko rozmieszczone, że przelatujemy między nimi bez trudu. Teraz otacza nas całkowita ciemność. Droga Mleczna ma szerokość około 106 tysięcy lat świetlnych. Pokonanie takiej odległości zajęłoby typowemu promowi kosmicznemu kilka miliardów lat. Ale my wciskamy gaz do dechy i po mistrzowsku mijamy gwiazdy i planety jak na torze wyścigowym. W kilka minut jesteśmy na granicy naszej galaktyki. Wiatr międzygwiezdny całkowicie ustaje. Gdzieś w oddali widzisz tylko jasne punkciki. To ogromne galaktyki. Musimy spojrzeć na mapę, żeby ustalić trasę do granicy całego wszechświata. Jesteś tutaj, niedaleko Drogi Mlecznej. Jest ona częścią gromady galaktyk zwanej supergromadą Laniake. Ale nawet tak ogromny obiekt jest niczym mała uliczka w wielkim mieście. Oddalamy się nieco i widzimy supergromadę w Centaurze. Tysiące galaktyk na naszej mapie wyglądają jak maleńkie punkty. Maksymalne oddalenie! To cały znany wszechświat. Myśleliśmy, że jest nieskończony, ale możemy mieć dowód na to, że ma granice. Jest tutaj, 10 miliardów lat świetlnych od naszego domu. Nawet gdybyśmy poruszali się z prędkością światła, taka podróż zajęłaby nam dwa razy dłużej niż okres istnienia naszej planety. W tym czasie Słońce albo by zgasło, albo eksplodowało niczym supernowa, niszcząc cały Układ Słoneczny. Gdybyś dożył tego czasu i wrócił do domu, zobaczyłbyś, że po naszej galaktyce pozostało jedynie wspomnienie. Dawno temu zderzyła się ona z Andromedą i zespoliła z nią w jedno ogromne ciało kosmiczne. Na szczęście twój statek jest w stanie zakrzywić czasoprzestrzeń, dzięki czemu podróż zajmie dosłownie kilka sekund. Bum! Gratulacje! Cel twojej podróży znajduje się tuż przed tobą. Wielka pustka. Niektórzy naukowcy uważają, że to miejsce jest niezbitym dowodem na kolizję naszego wszechświata z czymś wystarczająco wielkim, żeby zostawić po sobie taki ślad.
Wielka Pustka jest opustoszałą i zimną przestrzenią szeroką na miliard lat świetlnych. Gdyby porównać ją do filiżanki, pomieściłaby co najmniej 10 tysięcy galaktyk. Pojawiła się po gargantuicznych rozmiarów kolizji. Obiektem, który zderzył się z naszym wszechświatem, był inny wszechświat. Owszem, mogą istnieć inne wszechświaty. Wyobraź sobie, że cały nasz wszechświat jest gigantyczną bańką, w której znajdują się wszystkie gromady galaktyk. Takich baniek może być nieskończona ilość i mogły one powstać podczas Wielkiego Wybuchu. Wszechświaty te mogą się różnić od naszego. Niewykluczone, że są w nich inne galaktyki i mgławice. Równie dobrze bańki te mogą być równoległymi wszechświatami. To znaczy, że jeśli na śniadanie zjadłeś płatki zamiast owsianki, możliwe, że twój bliźniak w innym wszechświecie wybrał owsiankę. Każdy wybór, jakiego dokonaliśmy w życiu, mógł mieć zupełnie inne konsekwencje w rozległym wszechświecie. A ponieważ liczba tych wyborów jest nieskończona, to znaczy, że istnieje również nieskończona ilość równoległych wszechświatów. Tak więc niczym zwykła bańka, nasz wszechświat jest otoczony murem znajdującym się niedaleko Wielkiej Pustki. Dawno temu inna bańka przeleciała obok naszej. W miarę jak zbliżały się do siebie, ich pola grawitacyjne wchodziły w interakcję. Nasz mur graniczny zaczął się deformować i wyciągać w kierunku innego wszechświata. To samo działo się po drugiej stronie. Potem zetknęły się nasze mury graniczne, ale w miarę jak bańki oddalały się od siebie, ich połączenie zaczęło pękać. W ten sposób drugi wszechświat oderwał spory kawał naszego. W miejscu tej kolizji powstała zimna przestrzeń, zwana dzisiaj Wielką Pustką. Najnowsze badania sugerują, że wszechświat przypomina ludzki mózg, tylko w znacznie większej skali. Sieć neuronowa mózgu składa się z około 86 miliardów neuronów. Wszechświat, jaki znamy, ma co najmniej 100 miliardów galaktyk. Galaktyki i neurony mają poniekąd podobną strukturę. Zbudowane są ze złożonej sieci węzłów łączących długie, podobne do nici włókna. Ale w każdym z tych systemów te włókna stanowią zaledwie 30% całkowitej masy. Pozostałe 70% to albo woda w mózgu, albo ciemna energia we wszechświecie. Sposób, w jaki galaktyki i sieć neuronów się ze sobą łączą, też jest zaskakująco podobny. W obu przypadkach proces przebiega według tych samych zasad fizyki. Z drugiej strony, niektórzy naukowcy są zdania, że podobieństwo między mózgiem a wszechświatem jest tylko powierzchowne. Umysł widzi drobne szczegóły i łączy je w określoną całość. Może na przykład dojść do wniosku, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jak chociażby mózg to mini wszechświat. Za miliardy lat wszechświat prawdopodobnie tak bardzo się powiększy, że nie będziemy w stanie dostrzec na niebie żadnych gwiazd. Aby zamienić Ziemię w czarną dziurę, trzeba by ją było ścisnąć do rozmiarów winogrona, a gdybyśmy chcieli osiągnąć to samo ze Słońcem, musielibyśmy zgniatać je tak długo, aż zmniejszyłoby się do średnicy 6 km. Galaktyka gwiazdotwórcza to rodzaj galaktyki, w której z zawrotną prędkością dochodzi do formowania się nowych gwiazd. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy dwie galaktyki łączą się w jedną, podczas gdy Ziemia ma tylko jednego naturalnego satelitę, wokół Jowisza krąży co najmniej 79 księżyców. Wszechświat ma nie tylko karłowate planety, ale także karłowate galaktyki. Obejmują one od 1000 do kilku miliardów gwiazd. Dla porównania, Droga Mleczna składa się z od 250 tysięcy do 400 miliardów gwiazd. Supermasywna czarna dziura, znajdująca się 250 milionów lat świetlnych od Ziemi, wydaje najgłębszy dźwięk ze wszystkich obiektów we wszechświecie. Jest on biliard, czyli 1 z 15 zerami, razy głębszy niż dźwięk, który może zarejestrować ludzkie ucho. Egzoplaneta KELT-9b jest oddalona od Ziemi do 670 lat świetlnych. Jest to ultra gorący Jowisz, czyli gigantyczna, gorąca planeta o masie zbliżonej do masy Jowisza. Na KELT-9b panuje tak wysoka temperatura, że po jasnej stronie planety cząsteczki rozpadają się. Każda ciecz unosząca się w przestrzeni kosmicznej formuje się w kształt kuli. Ta zasada działa już na niskiej orbicie okołoziemskiej. Droga Mleczna, czyli nasza rodzima galaktyka, ma ponad 105 tysięcy lat świetlnych średnicy. Wszystkie planety Układu Słonecznego zmieściłyby się na przestrzeni oddzielającej Ziemię od Księżyca i jeszcze zostałoby nieco wolnego miejsca.
czarnych dziurach zachodzi proces spaghettifikacji. Dochodzi do tego, gdy jakiś obiekt przekracza punkt, z którego nie da się już zawrócić. Gigantyczna siła przyciągania zaczyna rozciągać obiekt w jednym kierunku, jednocześnie ściskając go w drugim. Pierwszym spiralnym ciałem niebieskim, jakie odkryliśmy, jest galaktyka Vir. Jej długie ramiona składają się z gazów i gwiazd, a wszystko przyprószone jest drobnym pyłem kosmicznym. Z Ziemi możemy obserwować jedynie 5% Wszechświata. Gwiazda, która zbliży się zanadto do czarnej dziury, może zostać rozerwana na kawałki przez jej siłę grawitacji. WASP-12b to olbrzymia planeta oddalona od Ziemi o 1400 lat świetlnych. Zbudowana jest w głównej mierze z gazu. Niestety planeta ta skazana jest na zagładę, ponieważ orbituje zbyt blisko swojej gwiazdy macierzystej. Za około 10 milionów lat WASP-12b zostanie połknięta przez swoje własne Słońce. Droga Mleczna i jej najbliższa sąsiadka, galaktyka Andromedy, spotkają się za nieco mniej niż 4 miliardy lat. Kiedy dojdzie do zderzenia, utworzą one jedną ogromną galaktykę eliptyczną. Jeden z mniejszych księżyców Saturna, Enceladus, odbija prawie 90% światła słonecznego. Dzięki temu jest jednym z najjaśniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Ponieważ jednak odbija światło, zamiast je pochłaniać, temperatura na zlodowaciałej powierzchni Enceladusa spada nawet do minus 200 stopni Celsjusza. Najwyższą znaną górą w Układzie Słonecznym jest szczyt Olympus Mons na Marsie. Góra jest 3 razy wyższa niż Everest. Z jej wierzchołka nie widać zboczy, bo chowają się z powodu krzywizny planety. W naszym Układzie Słonecznym Merkury i Wenus są jedynymi planetami pozbawionymi księżyców. Naukowcy, którzy planują wysłać statki kosmiczne na Marsa, chcą załadować je dużą ilością ciężkiego sprzętu. Statki będą też wykonane z mocniejszych materiałów. A wszystko to z powodu stosunkowo niskiej siły grawitacji na czerwonej planecie. Na Marsie każdy obiekt jest prawie 3 razy lżejszy niż na Ziemi. Największy księżyc Plutona jest wielkości połowy tej planety karłowatej. To sprawia, że Charon, bo tak się zowie, jest największym znanym satelitą w stosunku do rozmiarów swojej planety. Na Księżycu znajdują się 3 piłki golfowe. Zostały wystrzelone podczas misji Apollo 14. Matematycy są zdania, że istnienie białych dziur jest prawdopodobne, choć naukowcy jeszcze ich nie odkryli. Gdyby dotrzeć do białej dziury, nie dałoby się dostać do jej środka. Za to z wnętrza wydobywałyby się materia i światło. Pełen obrót Ziemi zajmuje 1 dzień. Słońce jest natomiast tak ogromne, że jego pełen obrót zajmuje od 25 do 35 ziemskich dni. Nasze Słońce jest przeogromne. Chcecie dowodu? 99,86% całej masy Układu Słonecznego stanowi masa tej gwiazdy, a w szczególności wodór i hel, które ją tworzą. Pozostałe 0,14% to głównie masa wszystkich 8 planet Układu Słonecznego. Atmosfera Słońca jest gorętsza niż jego powierzchnia. Na powierzchni temperatury osiągają około 5500 stopni Celsjusza, ale górna część atmosfery podgrzewa się do milionów stopni. Wenus ma przewagę nad innymi planetami, jeśli chodzi o wulkany. Jest ich tu około 1600, ale najprawdopodobniej żaden nie jest czynny. Ocean na Jowiszu jest największym ze wszystkich w Układzie Słonecznym, jednak w przeciwieństwie do ziemskich oceanów, ten jest wypełniony nie wodą, lecz metalicznym wodorem. Głębokość tego zbiornika wynosi aż 40 tysięcy kilometrów, to praktycznie tyle, ile obwód Ziemi. Ze średnicą około 3,5 tysiąca kilometrów Księżyc jest 5. pod względem wielkości satelitą w Układzie Słonecznym, zaraz po księżycach Jowisza, Ganimedesie, Kalisto oraz Io i satelicie Saturna, Tytanie. 250 milionów lat świetlnych od Ziemi znajduje się supermasywna czarna dziura. Wydaje ona najniższy dźwięk, jaki kiedykolwiek wykryto we wszystkich obiektach w kosmosie. Znajduje się 57 oktaw poniżej C1 na pianinie. To dźwięk o biliard, czyli 1,15 razy niższy od najniższego, jaki jesteśmy w stanie usłyszeć.
Galaktyka Drogi Mlecznej i galaktyka Andromedy spotkają się za 3 miliardy i 750 milionów lat. Poruszają się w swoim kierunku z zawrotną prędkością, a kiedy się zderzą, utworzą ogromną eliptyczną galaktykę, ale my już chyba nie będziemy w tym uczestniczyć. Merkury ma kilka miliardów lat. W 2016 naukowcy odkryli pewne nieprawidłowości na powierzchni planety, które sugerują, że się zmniejsza. Po dalszych badaniach uznali, że Merkury nie skończył się jeszcze ochładzać. Astronauci w kosmosie co miesiąc mogą stracić około 1% swojej masy mięśniowej. Żeby temu zapobiec, muszą przestrzegać planu ćwiczeń i każdego dnia trenować co najmniej 2 godziny. Wenus obraca się swoim własnym, niespiesznym tempem. Pełny obrót trwa 243 ziemskie dni. Z kolei obieg wokół Słońca zajmuje jej nieco mniej niż 225 dni. To oznacza, że jeden dzień na Wenus trwa dłużej niż nasz rok. Widzimy zaćmienia Słońca, mimo że Księżyc jest od niego 400 razy mniejszy. Za to znajduje się 400 razy bliżej Ziemi. Z tego właśnie względu nasz naturalny satelita jest w stanie całkowicie zakryć gwiazdę. Jednak za 50 milionów lat Księżyc przestanie blokować Słońce, ponieważ zmieni swoją orbitę. Najwyższą górą w Układzie Słonecznym jest Olympus Mons na Marsie. Jest 3-krotnie większy od Mount Everest, najwyższej góry na Ziemi nad poziomem morza. Gdybyście stanęli na szczycie Olympus Mons, nie bylibyście w stanie pojąć, że stoicie na górze. Jej zbocza kryją się w krzywiźnie czerwonej planety. Kombinezon kosmiczny NASA kosztuje ponad 50 milionów. Jakoś mnie to nie dziwi. 70% tej kwoty stanowi koszt modułów kontrolnych i plecaka. Astronomowie znaleźli największy znany nam rezerwuar wody w kosmosie. Szkoda, że przy okazji najdalszy. Znajduje się w odległości 12 miliardów lat świetlnych od nas. W odkrytej chmurze mieści się 140 bilionów razy więcej wody niż we wszystkich oceanach na Ziemi. Pierścienie Saturna są bardzo cienkie w porównaniu do jego rozmiaru. Gdybyśmy zbudowali model tej planety o szerokości 90 cm, jej pierścienie byłyby 10 tysięcy razy cieńsze od żyletki. Merkury ma kilka miliardów lat. W 2016 naukowcy odkryli kilka anomalii na powierzchni tej planety świadczących o tym, że się kurczy. Po dalszych badaniach dowiedzieli się, że Merkury jeszcze nie ostygł. Choć Wenus jest najgorętszą planetą w całym Układzie Słonecznym, pada na niej śnieg, ale nie taki jak u nas. Są to opady metalu i kwasu, raczej nietrafione miejsce na wakacje. Jeden dzień na Uranie trwa 17 godzin, 14 minut i 24 sekundy. Słuchajcie tego, planeta jest przechylona o 98 stopni, co sprawia, że jedna pora roku trwa na niej 21 lat ziemskich. Mars ma 2 księżyce, Phobos i Deimos. W ciągu następnych 30 lub 50 milionów lat siła grawitacji czerwonej planety rozerwie Phobosa na strzępy, którego pozostałości prawdopodobnie utworzą pierścień wokół planety. Blisko 14 miliardów lat temu miała miejsce tajemnicza eksplozja, w wyniku której narodził się znany nam wszechświat. Galaktyki, gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie. Mowa oczywiście o znanej wszystkim teorii Wielkiego Wybuchu. No ale właśnie, to tylko teoria. Właściwie nie wiadomo, jak wyglądał początek wszystkiego, ani co było przedtem. Niektórzy naukowcy uważają, że wszechświat przechodzi cykle, których początek i koniec, rozszerzanie i kurczenie wyznaczają wydarzenia w rodzaju Wielkiego Wybuchu. W 1991 roku niejaki Andrei Linde, profesor fizyki na Uniwersytecie Stanforda, opublikował artykuł, w którym sugerował, że wszechświat to nic innego jak eksperyment laboratoryjny przeprowadzony przez niezwykle zaawansowaną cywilizację. To ona stworzyła całkiem nowy kosmos, w którym następnie zaczęły powstawać gwiazdy, planety oraz inteligentne formy życia. Po 30 latach hipoteza Lindego doczekała się nawet pewnego uznania. Co więcej, uczeni rozważają, jakie kroki mogłaby podjąć ludzkość, aby wznieść się na równie wysoki poziom. Pomyślcie tylko, technologia umożliwiająca stworzenie całego wszechświata z niczego. Wydaje się to łamać zasadę zachowania energii. Fizycy mają jednak na to odpowiedź w postaci zjawiska tunelowego. Jest to przejście cząstki przez baterię potencjału o wysokości większej niż energia cząstki. Paradoks niezgodny z prawami fizyki.
Powiedzmy, że chcesz dostać się na drugą stronę wysokiego muru. Jest za gruby, aby go rozbić, za wysoki na drabinę i ciągnie się tak daleko, że nie da się go obejść. Przechodzisz więc przez niego jak duch. W naszej rzeczywistości jest to niemożliwe, jednak odpowiednio zaawansowana technologicznie cywilizacja mogłaby rozwiązać ten problem. Na skali Lindego ludzkość jest obecnie cywilizacją kategorii C. Nie zdołamy odtworzyć warunków umożliwiających życie na Ziemi, gdy Słońce kiedyś zgaśnie. Cechą cywilizacji kategorii B jest uniezależnienie się od energii pochodzącej z gwiazdy, natomiast cywilizacja kategorii A jest zdolna do rekonstruowania sytuacji towarzyszącej powstaniu wszechświata, a tym samym potrafi zbudować w laboratorium własny kosmos. Postrzegamy rzeczywistość w trzech wymiarach przestrzeni fizycznej – szerokość, długość i wysokość. Czwartym wymiarem jest czas. Rozróżniamy liniowo przeszłość od przyszłości. W fizyce i matematyce przyjmuje się ponadto istnienie piątego wymiaru – czasoprzestrzeni. Koncepcja ta pojawiła się w latach 20. jako rozszerzenie teorii względności Einsteina opisującej rzeczywistość w czterech wymiarach. Nie widzimy samych wymiarów, a jedynie poruszający się w nich obiekt i przypisujemy jego ruch grawitacji. Teoria próbuje zintegrować grawitację z elektromagnetyzmem. Tak jak według Einsteina materia zakrzywia czasoprzestrzeń, pole elektromagnetyczne, 1000 razy silniejsze od grawitacji, zakrzywia piąty wymiar, a wręcz zwija go w rulon. Podobna koncepcja występuje także w tzw. teorii strun, według której podstawowym budulcem materii nie są cząstki, a bardzo małe struny, wibrujące w 10 wymiarach czasoprzestrzeni, w których 6 jest zwinięte jako wartość mniejsza niż rozmiar pojedynczego atomu. Doprowadziło to do zaprezentowania Wszechświata jako trójwymiarowej wyspy, która unosi się w 10-wymiarowej czasoprzestrzeni. Piąty wymiar pojawia się również jako próba wyjaśnienia ciemnej materii. Jest to hipotetyczna materia, której nie widać i z którą nie da się oddziaływać. Posiada jednak masę i zgodnie z przyjętym rozumieniem tworzy aż 85% materii całego Wszechświata. Kosmos jest w ciągłym ruchu. Niegdyś astronomowie sądzili, że istnieje 100 miliardów galaktyk, a obecnie przypuszczają, że jest ich ponad bilion. Fakt, że galaktyki oddalają się od siebie, stanowi niezbity dowód, że Wszechświat stale się rozszerza. Pomiędzy galaktykami rozciągają się obszary pustki o średnicy milionów lat świetlnych. I choć rzeczywiście wydają się puste, przypuszczalnie mogą zawierać więcej materii niż same galaktyki. W kosmicznej pustce nie rodzą się gwiazdy, gdyż znajdująca się tam materia ma zbyt małą gęstość. Niemniej jednak zdarzają się tak zwane gwiazdy międzygalaktyczne. Na przykład gromada galaktyk w Pannie zawiera aż 10% gwiazd międzygalaktycznych. Przyjmuje się, że na skutek kolizji, łączenia lub mijania się galaktyk, gwiazda może zostać wyrzucona ze swojej macierzy. Druga możliwość jest taka, że nabiera ogromnego przyspieszenia po bliskim kontakcie z supermasywną czarną dziurą. Jednak rezultat jest taki sam. Gwiazda zostaje wykopana z rodzimej galaktyki. Jeśli pole magnetyczne na zewnątrz czarnej dziury jest równie silne co pole grawitacyjne, teoretycznie można by wyrwać materię z bezpośredniej bliskości czarnej dziury. Jednak gdy obiekt minie już horyzont zdarzeń, nie wyciągnie go nawet największy magnes we Wszechświecie. Horyzont zdarzeń to sfera wokół czarnej dziury, gdzie panuje tak potężne przyciąganie grawitacyjne, że nie może go opuścić nawet światło. Jedynie obiekt poruszający się z prędkością nadświetlną byłby w stanie stamtąd uciec, ale do tego potrzeba praktycznie nieskończonej ilości energii, a zatem wspomniany magnes pomoże tylko, jeżeli obiekt nie dostał się jeszcze do wnętrza czarnej dziury. Czarna dziura kojarzy nam się z olbrzymią pustką w przestrzeni kosmicznej, jednak Droga Mleczna prawdopodobnie pełna jest mniejszych czarnych dziur, które przemieszczają się po całej galaktyce. Otrzymałeś listę planet, gdzie masz zaprojektować ludzkie osady, a pierwszą z nich jest Wenus. Zła siostra bliźniaczka Ziemi wita cię orzeźwiającą temperaturą 427 stopni Celsjusza i przepiękną ulewą kwasu siarkowego. Upały uniemożliwiają życie na powierzchni, więc budowę rozpoczynasz kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Ściany, podłoga i sufit muszą być wykonane z żaroodpornego i wytrzymałego materiału. Stawiasz na węglik hafnu. To związek chemiczny odkryty w 2016 roku, który jest w stanie wytrzymać temperatury przekraczające 3900 stopni Celsjusza. W następnej kolejności montujesz systemy chłodzące i oczyszczające powietrze.
Przetwarzają one toksyczną wenusjańską atmosferę, przepuszczają ją przez złożoną sieć filtrów i dostarczają do mieszkania świeże powietrze. Dodatkową zaletą jest to, że dzięki warunkom panującym na zewnątrz temperaturę powietrza można łatwo podnieść. Pod główną powierzchnią mieszkalną stawiasz oddzielne pomieszczenie, w którym umieszczasz generator. Urządzenie będzie wykorzystywać praktycznie niewyczerpywalną energię geotermalną planety, by dostarczyć prąd do domu. Po chwili zastanowienia budujesz też geotermalną łazienkę. Na Wenus nie ma wody, ale można ją uzyskać, odseparowując z kwaśnych obłoków. System rurociągów wyposażony będzie w moduł grzewczy oraz układ chłodzący wodę, wykorzystujący ciekły azot. Ogród znajdowałby się w specjalnie wydzielonej przestrzeni. Ponieważ żadna roślina nie przetrwa na powierzchni Wenus, budujesz przestronną, jasno oświetloną halę i wyposażasz ją w system zraszania. Przeznaczasz ogromne połacie ziemi do sadzenia warzyw, kilka akrów do uprawy owoców i jedno poletko na środku do sadzenia długowiecznych drzew, takich jak dęby. Zapewnią one dodatkowy tlen dla całego budynku. Aby rośliny nie więdły pod wpływem wysokiej temperatury docierającej z wenusjańskiego podłoża, pod podłożem zakopałeś powłokę z węglika hafnu. Upewniasz się, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik i ruszasz na kolejną planetę. Przed tobą Saturn. Jest to gazowy olbrzym, ale znajduje się tam cienka, stabilna warstwa. Takie idealne miejsce, w którym panują odpowiednie temperatury dla człowieka. Ponieważ na Saturnie nie ma twardej powierzchni, najpierw budujesz latającą platformę, na której stawiasz dom. Podest jest wyposażony w turbiny wiatrowe. Wiatry na planecie osiągają zawrotne prędkości, więc platforma musi im się opierać, a jednocześnie czerpać energię z potężnych huraganów. Ciśnienie i temperatura panujące w tym miejscu są w sam raz, więc głównym zmartwieniem pozostają wiatry. Projektujesz płaski dom przypominający frisbee, aby nadać mu lepsze właściwości aerodynamiczne. Konstrukcję tworzy jedna płyta wykonana z wytrzymałego metalu, więc silne podmuchy wiatru nie zerwą dachu. Ściany i sufit mają kilka metrów grubości. W oknach wstawiasz nietłukące, wysokiej jakości szyby przystosowane do kosmicznych warunków. Za pomocą systemu podobnych platform wyposażonych w rurociągi można wydobywać wodę z innych warstw planety. Dzięki silnym wiatrom zasilanie domu w energię elektryczną i ogrzewanie go nie będzie stanowić problemu. Pytanie tylko, skąd brać pożywienie? Ale na początku można by je importować z innych zamieszkałych planet. Tak samo zresztą jak żyzną ziemię do ogrodu. Tworzysz kolejną latającą platformę, która w przyszłości posłuży do uprawy żywności. Zadowolony z efektów swojej pracy, udajesz się na kolejny przystanek na swojej liście. Europę, jeden z księżyców Jowisza. Pokrywa go lodowa skorupa o grubości kilku kilometrów, poprzecinana wąwozami i szczelinami. Ale głęboko pod ziemią znajduje się potężny zbiornik morskiej wody, większy niż wszystkie oceany na Ziemi razem wzięte. Bierzesz to pod uwagę i po raz kolejny postanawiasz zbudować dom pod powierzchnią. Jest tu strasznie zimno, ale im bliżej gorącego jądra Księżyca, tym cieplej. Umieszczasz domostwo jak najgłębiej się da, by bezpiecznie wydobywać wodę z podziemnego oceanu. Ściany i sufit są wyścielone warstwą izolacyjną, a w piwnicy znajduje się domowy system filtrujący, który zmienia słoną wodę w pitną. Ponieważ nie ma tu atmosfery, powietrze do oddychania trzeba pozyskiwać z lodu. Para wodna, która powstaje do skutek topnienia, jest gromadzona i filtrowana, a następnie wzbogacana niezbędnymi związkami i wpuszczana do mieszkania. Jeśli chodzi o wyżywienie, stawiasz na dość nietypowe rozwiązanie. Jadalne morskie rośliny i ryby. W oceanie budujesz specjalny zbiornik do hodowli wodorostów. Ze starej Ziemi i innych zamieszkałych planet można importować wiele gatunków ryb i rozmnażać je na Europie.
Następny przystanek. Pluton. Ta maleńka, karłowata planeta, której średnica stanowi zaledwie 1/6 średnicy starej Ziemi, ma ogromny potencjał na terraformowanie, a więc od razu przystępujesz do stawiania ogromnej kopuły. Słońce świeci tu znacznie słabiej niż na pozostałych planetach Układu Słonecznego, więc musisz obudować konstrukcję panelami zwiększającymi natężenie promieni słonecznych. Dzięki nim pod kopułę dotrze więcej światła i ciepła, a w domu zapanuje przyjemna temperatura. Podobnie jak na Ziemi, lód na Plutonie to zamarznięta woda, więc stawiasz stację do jego roztapiania i ogromne zbiorniki na gromadzenie powstałej w ten sposób cieczy. Niewykluczone, że pod powierzchnią planety znajduje się ciekły ocean, więc projektujesz też platformę wiertniczą, ale stawiasz przy niej znak zapytania. Jeszcze nie wiesz, czy się przyda. Po odpowiednim nagrzaniu i oświetleniu powierzchni użytkowej stawiasz całkiem zwyczajny dom, podobny do tych budowanych na starej Ziemi i skolonizowanym Marsie. Ma kilka pięter, jego ściany i sufit są wykonane z wytrzymałych stopów węgla lub tytanu, a piwnica odpowiednio wzmocniona. Na wszelki wypadek montujesz też awaryjną warstwę izolacyjną, która uruchomi się tylko wtedy, gdy coś się stanie z kopułą doświetlającą. Jeśli dojdzie do jej uszkodzenia, temperatura wewnątrz bardzo szybko spadnie poniżej zera. Na Plutonie praktycznie nie ma atmosfery, więc tu też trzeba będzie pozyskiwać powietrze do oddychania z lodu. Łączysz więc system zbierania wody z modułem wytwarzającym powietrze. Pierwszy będzie uzdatniał wodę, a drugi pozyskiwał parę wodną i jednocześnie wzbogacał ją niezbędnymi pierwiastkami. Pokusiłeś się nawet do zaprojektowania urządzenia sterującego pogodą. Będzie podgrzewać lub schładzać warstwy wyprodukowanego powietrza i mieszać je ze sobą, tworząc wiatry i chmury deszczowe zupełnie tak jak na starej Ziemi. Zapewni to bardziej naturalne warunki dla uprawy roślin i kto wie, może pewnego dnia Pluton stanie się zieloną planetą. Jeszcze jeden mit o asteroidach. Musimy polecieć nieco poza orbitę Marsa. Wow, jesteśmy w pasie asteroid i teraz co chwilę omijamy gigantyczne skały oraz bloki lodu. Wlecieliśmy w dość gęstą chmurę asteroid. Jakby to... nie ma szans. Kosmos jest ogromny, co za tym idzie, dystanse również. Wszelkie skały oraz okruchy w pasie asteroid stanowią zaledwie 4% masy Księżyca. Nie ma ich tam aż tyle. Aby lepiej zrozumieć ogrom pustki w kosmosie, spójrzmy na kolizję dwóch galaktyk. Obie zawierają miliardy gwiazd. Gdyby je zmieszać, nadal prawdopodobieństwo kolizji tych ciał niebieskich byłoby znikome. Kolejny mit mówi, że na naszej orbicie panuje zerowa grawitacja. Wyobraź sobie, że ty jesteś w wielkim pudle na wysokości 16 km. Puszczamy pudło, a ono zaczyna spadać. Ty lecisz razem z nim z tą samą prędkością i właśnie odczuwasz zerową grawitację. To samo dzieje się na orbicie. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest zawieszona na wysokości 400 km nad Ziemią i nieustannie spada. Tyle, że nie na jej powierzchni, a wokół niej, na orbicie. Leci z prędkością około 7,5 km na sekundę. W takim tempie mogłaby dotrzeć ze zachodniego wybrzeża Stanów na wschodnie w zaledwie 8 minut. Tak więc astronauci również doświadczają zerowej grawitacji. Po prostu spadają razem ze stacją z tą samą prędkością. Spójrzmy teraz na Księżyc. Zawsze patrzy na nas tą samą stroną. Czy to znaczy, że Księżyc ma tylko ciemną stronę, a promienie Słońca nigdy tam nie docierają? To mit. Chodzi o to, że Księżyc jest trzymany przez ziemską grawitację. Na naszym satelicie również występują dni i noce. Po prostu jego obrót jest idealnie zsynchronizowany z obrotem Ziemi. Dlatego ilekroć spojrzymy na srebrny glob, widzimy tylko jedną stronę. Choć są dni, kiedy Słońce oświetla również tę drugą. Czyli to nie jest wcale ciemna strona, a po prostu bardziej oddalona. Mamy nawet jej zdjęcia. Znajduje się na niej jeden z największych kraterów w całym Układzie Słonecznym. Basen Biegun Południowy, Aitken. Ma szerokość dwóch stanów Teksas. Kolejny mit, który okazał się nieprawdziwy, dotyczy tego, że ludzie w rzeczywistości nie polecieli na Księżyc. Widzisz właśnie oryginalny kombinezon jednego z astronautów biorących udział w misji. Spójrz na podeszwę buta. Niektórzy uważają, że kosmonauci w żaden sposób nie mogli zostawić podobnych odcisków.
ale wszystko się zgadza. Chodząc na Księżycu zakładali dodatkowe buty, których podeszwy idealnie pasowały do odcisków pozostawionych na srebrnym globie. Nie zabrali również ich odlewów po powrocie, ale zostawili po sobie mnóstwo rzeczy. Wyrwali nawet oparcia foteli w module księżycowym, żeby zredukować jego wagę. Całkowita masa pozostawionych na Księżycu odpadów wynosi około 187 ton. To między innymi księżycowe łaziki, odpady ze statku kosmicznego, stopnie rakiet oraz sondy. To jak trzy Boeingi 737. Następny mit dotyczy lata. Gorąca pora roku następuje, gdy Ziemia znajduje się najbliżej Słońca. Wtedy gwiazda lepiej nagrzewa naszą planetę i możemy iść na plażę. Nieprawda! Poprowadźmy przez kulę ziemską oś. Widzimy, że jest delikatnie przechylona w jedną stronę. Zima następuje wtedy, gdy oś Ziemi jest odchylona od Słońca. Z czasem jednak przechyla się w kierunku naszej gwiazdy. Wtedy jej promienie padają pod takim kątem, że Ziemia robi się cieplejsza. Prawdą jednak jest, że nasza planeta znajduje się w różnych odległościach od Słońca. Dzieje się tak, ponieważ jej orbita nie jest idealnym okręgiem. Mówiąc ściślej, to elipsa. Uczono nas, że dystans od Ziemi do Słońca wynosi jakieś 150 milionów kilometrów, ale odległość ta może być większa lub mniejsza o 5 milionów kilometrów w zależności od punktu na orbicie, w którym się w danym momencie znajdujemy. Kolejny mit mówi, że Słońce jest żółte. Aby to sprawdzić, musimy polecieć w kosmos. Wyglądasz przez okno i widzisz, że jest białe. Słońce tylko wygląda na żółte ze względu na filtr, jakim jest nasza atmosfera. Skład powietrza oraz jego gęstość załamują światło słoneczne. Ale gwiazdy naprawdę mają różne kolory. Te zimniejsze są jasno-pomarańczowe oraz czerwone. Zwykle są już wiekowe, starsze nawet od naszego Słońca. Młode i bardzo gorące gwiazdy są jasno-niebieskie. Słońce jest mniej więcej po środku tego spektrum. Słyszałeś też pewnie, że gdybyś w przestrzeni kosmicznej zdjął skafander, rozdąłby się niczym balon. Cóż, nasze ciała w założeniu mają funkcjonować w odpowiednim ciśnieniu atmosferycznym, ale kosmos to próżnia. Wyobraź sobie wielką metalową beczkę, z której wypompowujemy powietrze. Dodajmy do tego temperaturę minus 270 stopni Celsjusza i otrzymujemy kosmos. Gdybyś znalazł się w takich warunkach, wszystkie wypełnione powietrzem organy, na przykład płuca, zaczęłyby się rozszerzać. Faktycznie mógłbyś pęknąć jak balon, gdyby nie elastyczne tkanki. Rozciągają się i zginają, dzięki czemu zachowujemy kształt ciała. Tlenu starczyłoby ci na około 20 sekund, potem mózg zacząłby odczuwać jego niedobór, a chwilę później straciłbyś przytomność. Tak więc nie wybuchniesz. I nawet nie zamarzniesz, bo będziesz w próżni, a ona przecież nie przewodzi ciepła. Woda na przykład przewodzi je doskonale. Od razu odczuwasz zimno tuż po zanurzeniu się. Ale w powietrzu o tej samej temperaturze czujesz się znacznie lepiej. Gdybyś przebywał w kosmosie, ekstremalnie niska temperatura nie stanowiłaby żadnego problemu. Co innego promieniowanie słoneczne. Na Ziemi chroni nas przed nim atmosfera, blokując szkodliwe promienie. W kosmosie byłbyś bezbronny, ale nie musiałbyś się martwić próżnią, ekstremalnym mrozem czy promieniowaniem. Od razu byś się upiekł.